Witajcie. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić refleksją na temat jedzenia, na temat odżywiania, jak to właściwie jest, było i powinno być. Właściwie nie było kiedyś takich kłopotów na temat jedzenia, na temat tych wszystkich diet, co jeść, co nie jeść. Ludzie po prostu mieli to, co im przyniosła przyroda, dawała przyroda, i z tego właściwie korzystali. Właśnie tak nawiązując do tej perspektywy historycznej, jak to było na początku, na przestrzeni lat, właśnie można w ten sposób stwierdzić, że ludzie w jakichkolwiek zakątkach przebywając, czy też w dżungli, czy też na wsi, czy też w górach, czy w miejscach takich zimnych jak Syberia, Eskimosi, odżywiali się tym, co dawała im przyroda. I można zobaczyć różnorodność tego pożywienia w różnych zakątkach świata. I ludzie odżywiali się i odżywiają w tych rejonach, gdzie tam jeszcze nie dotarła ta żywność przetworzona, czyli ta żywność fabryczna, sztucznie zrobiona, z dodatkami różnych chemikali, z którymi w obecnych czasach się trujemy. Można powiedzieć, że to nie jest jedzenie, to jest po prostu w jakiś sposób trucizna, ale o tym za chwilę. Wracając do tych właśnie ludzi, którzy żyją w różnych zakątkach świata, można powiedzieć, że oni odżywiają się to, co daje przyroda. Podstawą diety Eskimosów czy też ludzi, którzy mieszkają na Alasce, chociaż już tam oczywiście są te osady i dotarła ta nasza cywilizacja, ale zawsze to były właśnie ryby, mięso z fok. W dżungli no to żywią się to, co daje dżungla. Też polują na zwierzyny, też jedzą ci ludzie mięso, ale nie tak często jak my. To zależy właśnie od tego, czy uda im się upolować, czy też nie. Ale jest tam ta dieta zdrowa, są zdrowe owoce, są zdrowe warzywa i też naukowcy właśnie stwierdzili, gdzieś tam właśnie wyczytałam, że ci ludzie tych plemion Amazonii nie znają chorób serc, oni mają bardzo dobre serca, dlatego że mają odpowiednie warunki właśnie do życia, odpowiednie pożywienie, odpowiedni ruch, odpowiednie powietrze, i dlatego oni nie borykają się z tymi chorobami cywilizacyjnymi, które my obecnie mamy. A skąd właśnie się te choroby cywilizacyjne pojawiły? No właśnie od czego? Tych właśnie fabrycznych produktów. Także ta moda na te wegetariańskie jedzenie, wegańskie jedzenie jest, ale myślę, że nie o to tutaj chodzi. Nie o to tutaj chodzi, ale właśnie o co? O to, żeby mieć odpowiedni stosunek do wszystkiego, ponieważ obserwując ludzi z mojej perspektywy, z moich przemyśleń, właśnie to wynika z doświadczenia, że ludzie, niezależnie od odżywiania i warunków życia, potrafią długo żyć. Potrafią długo żyć. I ja sama spotkałam takie osoby, taką panią, 98 lat, ona jeszcze w tym wieku sobie paliła, jadła te produkty przetworzone, no i żyje do dnia dzisiejszego. Ale także to nie czyni to odżywianie nas zdrowymi, czy wydłuża nam życie, bo są też i takie przypadki, że ludzie
wspaniale się odżywiający, zdrowo można powiedzieć, prowadzący zdrowy tryb życia, no nagle umierają. A więc o co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? O to chodzi, żeby po prostu jeść świadomie i odnaleźć w sobie ten głos i zapytać siebie, co jest dla mnie dobre. Co jest dla mnie dobre? Czy to, co ja jem, to właśnie to, co jest mi potrzebne, to, co właściwie jem, bo chcę jeść, tylko jem dlatego, że no, z przyzwyczajenia zostało mi to narzucone, tak się nauczyłem, no więc po prostu bezmyślnie sięgam po to. No i można powiedzieć, że ja też tak kiedyś miałam, a jadłam, no bo czasami jak się pracuje, no to łatwiej jest tam sięgnąć po jakieś gotowce niż ugotować. A zazwyczaj też takie proste posiłki wcale nie wymagają jakichkolwiek dużego nakładu czasu. Więc oczywiście to jest to podstawowe pytanie. Jeżeli chodzi o te wszystkie diety, to ja myślę, że też trzeba też się zastanawiać, czy ta dieta w jakim sensie może mi pomóc, ponieważ ja w swoim życiu też tam stosowałam jakiekolwiek diety, takie były kiedyś modne już, kiedyś jak byłam też nastolatką, że była proponowana dieta dwutygodniowa, żyjąc na samych sokach, warzywach i tak dalej. I właściwie na dłuższą metę to tak nie pomaga. A jeżeli chodzi o diety odchudzające, to ja zaczęłam wtedy jakoś tracić kilogramy, kiedy po prostu zmniejszyłam liczbę kalorii, a mogłam wszystko jeść i mogłam sobie pozwolić i na ciastko, i na loda, i na to, ale liczyłam te kalorie i myślę, że taka różnorodna dieta, ale mając zmniejszoną wartość kaloryczną, pozwala nam w jakiś sposób rzucić te kilogramy, a nie te jakieś tam diety. W ogóle już dla mnie to jest masakra, ale oczywiście ile ludzi, tyle różnych myśli, możliwości, diet, pomysłów, co, jak jeść i tak dalej. Tak więc takie też refleksje mi się pojawiły, będąc w tych różnych muzeach skansena, jak ludzie dawniej żyli, no to właśnie jeden, że oni zdrowo żyli, dlatego można powiedzieć zdrowo się odżywiali, chociaż mieli bardzo trudne warunki i właściwie byli silniejsi niż my. Ja pamiętam, kiedy spotykam starszych ludzi, miałam takiego dziadka, to on właśnie mówił: aj, jak wy się tak szybko męczycie, co to w was tak jest, że tyle, że nie macie w sobie siły, ta młodzież nie ma w sobie siły. A on był zaprawiony, bo żył w warunkach górskich, brakowało czasami jedzenia, nauczony ciężkiej pracy, ale w sobie miał siłę ducha, jak i też fizyczną, niesamowitą. Także ci ludzie w nawnych czasach mieli trudne warunki, żywili się tym, co dało im życie, co dała im przyroda, natura i można powiedzieć, że też i z tamtych pokoleń ludzie dożywali no, sporych lat, chociaż można powiedzieć, że się jakoś też ta różnica wieku teraz, a kiedyś, no, można powiedzieć, skróciła. Ale myślę, że nie w tym tutaj chodzi sęk, ponieważ ja uważam, że jedzenie czy warunki życia nie wpływają w takim dużym stopniu, żeby nam
wydłużyły to życie, bo jak już wcześniej powiedziałam, to po prostu, ale w jakiś sposób może nam pomóc właśnie w zachowaniu dobrego tego życia, w jakiś sposób też może wydłużeniu tego życia, utrzymaniu tego zdrowia. No, bo też przecież i w Japonii czy ta dieta śródziemnomorska wskazuje na to, że ludzie tam długo żyją, ale i w Polsce też można spotkać ludzi, którzy przeżyli ponad 100 lat i wojnę i zobaczcie, i oni żyją. Co? Tak więc o co w tej żywności dzisiaj chodzi? Na pewno chodzi tutaj o perspektywę zmiany, czyli tej zmiany, żeby po prostu skupić się na tym, co daje natura. Ponieważ wtedy, kiedy w tych aspektach historycznych nastąpiła ta konsumpcja i tylko skupienie się na zarabianiu, tak też człowiek coraz bardziej stawał się chciwy i rozwija właśnie ten biznes. No, co tu zrobić, by szybko się zarabiało, dużo. Tak więc wymyślono te fabryki, by tą żywność szybciej produkowano masowo. Wymyślono te różne polepszacze smakowe, tak żeby ludzi też jeszcze w jakiś sposób zmanipulować, żeby sięgali po tą żywność, bo te wszystkie sztuczne smaki powodują, że człowiek się przyzwyczaja właśnie do tej żywności i zawsze jak się przestawia właśnie na te prawdziwe jedzenie, czyli te prawdziwe żywienie, w moim mniemaniu jest to, że człowiek przechodzi i je to, co mu przyroda oferuje, czyli te wszystkie zdrowe, czyli te wszystkie zdrowe składniki, takie jak kasze, czyli ale te wszystkie dzisiaj ekologiczne, czyli te żywe, takie pochodzące z tej dobrej ziemi. Owoce ekologiczne, warzywa, to wszystko jest te bio. I zobaczcie, jak człowiek musiał tak bardzo oddalić się od przyrody, że teraz właściwie musi w jakiś sposób z powrotem tą ziemię przywracać, bo jest ona wyjałowiona właśnie tak skażonym środowiskiem, ale kiedy się tak głębiej na to wszystko spojrzy, to właściwie pojawia się też na przykład w mojej głowie takie wrażenie i osłupienie niejako, że Boże, to jest cud, że my jeszcze żyjemy, że my żyjąc w tak skażonym środowisku i tak myśmy upadli, że tak zniszczyliśmy to środowisko, że my żyjemy mimo wszystko. Żyjemy, borykamy się z tymi różnymi chorobami, ale to jest cud, że mimo tego wszystko, bo to nie jest tylko, że ta ziemia jest skażona, że to jedzenie jest skażone, ale to wszystko właściwie jest, tyle tych rzeczy naprodukowaliśmy, tych różnych plastików, że właściwie ja zawsze miałam takie wrażenie, Boże, czemu tyle tych rzeczy jest, gdzie jest na to miejsce, te wszystkie półki, tych wszystkich pierdołków, zabawek, gdzie to człowiek pomieści tych wszystkich samochodów. A kiedyś dawniej to właściwie były te różne rękodzieła, ludzie wyrabiali potrzebne rzeczy, które naprawdę były im potrzebne do codziennego użytku, ale wtedy to zajmowało im dużo czasu i właściwie dzisiaj sceny są takie ręczne robótki właśnie. Właściwie myślę, że jesteśmy na takiej
na takim etapie, żeby po prostu powrócić do właśnie tych podstaw. Będąc właśnie w Muzeum Wikingów, właśnie tam byli ludzie i właśnie oni pokazywali, jak w tych dawnych czasach na przykład następowo, jak oni tam wyrabiali na przykład te misy, na przykład taką spinkę z żelaza do ubrań, i na przykład on mówi, że to zajmowało cały dzień, a czasami tydzień, żeby wyrobić takie rzeczy. No ale dzisiaj człowiek właściwie tylko skupia się na masowej produkcji, szybko, pięknie, łatwo i wygodnie, opakowaniu, powierzchowności. I w tym wszystkim właśnie dla mnie jest cud, że my żyjemy. Mimo wszystko, że ponosimy jakieś konsekwencje w postaci chorób i tak dalej, ale to jest cud. A więc o co chodzi z tym żywieniem? O to chodzi, żeby po prostu świadomie jeść, co już wcześniej powiedziałam, i zapytać się, co jest mi potrzebne, co mój organizm potrzebuje. Z mojego własnego doświadczenia, kiedy też tak obserwuję ludzi, to właściwie każdy, jak już na przykład spotka go tam jakaś choroba i tak dalej, to zazwyczaj się reflektuje. No, źle jadłem, to mi jest niewskazane, no muszę zmienić tą dietę i tak dalej. Czyli zazwyczaj musi po prostu człowieka coś tam, jakiś grom z nieba uderzyć, żeby po prostu zaczął myśleć, że to, co aktualnie je, to mu nie na rękę, że to mu szkodzi, że powinien w jakiś sposób się zreflektować. A właściwie zazwyczaj jest tak, że jak my już odżywiamy się świadomie i zdrowo, to w jaki sposób mamy wpływ na innych. I na przykład w moim przypadku jest tak, że moja dieta jest inna niż moich dzieci, ale ja ich nie zmuszam do tego, żeby jadły to, co ja, ale one widzą i już też chcą więcej tam wody pić. Też już jedzą te produkty ekologiczne i tak dalej, czyli w związku z tym oddziaływujemy też na innych, ale też nie zmuszajmy też naszej rodziny, żeby jadła to, co my. To wiąże się, że będziemy robić dwa obiady, ale z czasem i oni przekonają się do naszego sposobu żywienia. Jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o to odżywianie, czyli tę różnorodność odżywiania, i właśnie ta refleksja przychodzi, kiedy właściwie coś tam człowieka trapi. I też w jaki sposób to było ze mną, bo jak oczywiście mnie trafiła ta choroba, to w minimalnym stopniu zmieniłam tą dietę, właściwie dorzuciłam sobie więcej tych kasz, takich ziaren do jedzenia i odstawiłam już właściwie, można powiedzieć, mięso, ponieważ to mięso jest też niezdrowe, bo te zwierzęta są trzymane w nieludzkich warunkach, mają stres, także to jest też niezdrowe. Oczywiście teraz pojawiają się już też ekologiczne mięsa, tam gdzie krówki sobie przebywają na wolno stojących polach, tak właśnie jak tutaj na tym obszarze, tam dalej znajdują się krowy, no to wtedy oczywiście to już można mówić inaczej, że wtedy można po to mięso sięgać. Ale to wszystko trzeba sobie przemyśleć, co mi służy, i pytać się organizmowi, ponieważ u mnie to jest tak, że organizm sam w jakiś sposób mi podpowiada, co jest dobre dla mnie. I zazwyczaj później się zreflektowałam, zazwyczaj mi zarzucano, że jestem takim niejadkiem, ale ja stwierdziłam,
że ja naprawdę tak nie muszę dużo jeść, ponieważ jeżeli jest to zdrowe pożywienie, dlaczego to wtedy ono też syci człowieka? Ale też są różni ludzie też. Inni potrzebują więcej kalorii, inni mniej. Są ludzie, którzy potrafią też w ogóle nie jeść i też przeżywają. Czy tam gdzieś tam w Indiach jogini, czy też nasi święci nie jedli, tylko pili. Czyli są różni ludzie i każdy musi znaleźć też swoją drogę. Swoją drogę, jeżeli chodzi o odżywianie, a nie, że tam już przychodzą pseudonauczyciele, czy media narzucają ci, to powinieneś jeść, to jest dobre, reklamy, Snickersy, Makersy, odrzucenie, ekolodzy ci będą znowu mówić, że to trzeba teraz się skupić na tylko warzywach, owocach, weganie ci jeszcze tam dorzucą żadnych mięs i tak dalej, a więc ty w końcu jest już tak ogłupiały, że głowa boli, że można się w tym wszystkim zagubić. Dlatego właśnie zawsze mówię, żeby skupić się na siebie, a ten spokój właśnie odnajdujemy i ten głos, kiedy jest cisza. Trzeba znaleźć sobie taką ciszę rano, czy wieczorem, czy właśnie w takiej perspektywie przyrodniczej, na takim obszarze i znaleźć ten czas na dialog sam z sobą i zapytać się, co mi służy? Jaka jest moja dieta? Bo może się okazać, że też nie potrzebujesz tyle jeść, ale jak zaczniesz zdrowo jeść i różnorodnie, no to wtedy i świadomie. Co to jest to świadome jedzenie? Świadome jedzenie to właśnie masz świadomość, że to jesz, i też smakuje, że nie w tym samym czasie oglądasz telewizję, zajmujesz, czytasz się czyś tam, ale smakujesz to jedzenie. Ja się delektowałam na przykład owsianką, każdym smakiem, czy tutaj właśnie znajdę jakąś malinę, ten smak po prostu czuję. Czyli i też przygotowując posiłki, to też się robi z miłością, że tam wkładasz to w swoją energię i zazwyczaj też jak się idzie do restauracji, to się czuje, że ten kucharz, co przygotował ten posiłek, ten kelner, który przyniósł ten posiłek, jest z powołania, bo lubi swoją pracę i robi to jedzenie sercem, a kelner przynosi im to jedzenie i nam serwuje sercem. I o to tak naprawdę w życiu chodzi. Także oczywiście nie będzie to teraz tak, że wszystko mi służy, wszystkie jedzenie, te produkty. Bo zobaczcie, te produkty przetworzone, fabryczne nie służą nam. To na pewno. Powinniśmy wrócić właśnie do tych podstaw, do tego, co daje nam ziemia, a ta ziemia musi być zdrowa. Czyli oczywiście, rozumnie ujmując, to trzeba sięgać po te ekologiczne produkty, bo to nam bardziej służy naszemu zdrowiu. Ja kupuję produkty ekologiczne. Czasami czegoś tam nie dostanę, no to kupię już ten nieekologiczny, ale staram się właśnie kupować te warzywa, owoce, ziarna, kasze, tylko i wyłącznie ekologiczne. Też trzeba zwracać na opakowania, czy to nie jest puszka, czy to nie jest plastik, czy to nie jest ryż w tych woreczkach. Też wszystko to jest teraz takie ważne, bo tym samym pomagamy w pozbyciu się tych starych, złych nawyków i że ta
że też wpłyniemy na myślenie tych, którzy produkują te rzeczy, że muszą zmienić właśnie swoją produkcję, opakowania i przestawić się na branżę teraz bardziej, która służy człowiekowi, która służy jego zdrowiu. I o to właśnie chodzi, dlatego powstają właśnie małe zakłady, które właśnie robią tą żywność, wytwarzają tą żywność dobrą. Są już ludzie, którzy też robią ręcznie dzieła i sprzedają. I myślę, że właśnie takie do takiego życia zmierzamy. A jeżeli chodzi o to jedzenie, jeszcze tutaj wracam, to oczywiście nie, że wszystko jemy, tylko zdrowo jemy, świadomie jemy, dokładając do tego serce, uczucia. Oczywiście im bardziej różnorodna dieta, to można powiedzieć, że bardziej zaspokoi w nas te wszystkie potrzeby organizmu, da tej energii. Ale też mówię, że jeżeli jest zdrowa ta żywność, to człowiek naprawdę niewiele musi jeść, bo takie zdrowe jedzenie, dobrze zrobione, z sercem, to ono syci. Dlatego w tamtych czasach ci ludzie mieli siły, mieli w sobie energię, ponieważ mało jedli, ale zdrowo. I o to właśnie w życiu chodzi. Dlatego też życzę Wam dobrych smaków w życiu. A te dobre smaki to nie tylko ten smak języka, ale też smakowania życia, czyli zmysłów, słuchu, oczu, węchu. Na to wszystko się składa, by karmić swoje ciało, jak i też swoją duszę. Bo to są te dwa aspekty, które przejawiają się w naszym życiu. Jak zachodzi w nich harmonia. Właśnie, że nie tylko skupiamy się na ciele, ale też na duszy, a też może być zupełnie inaczej, jeżeli tylko skupiamy się na duszy, to też nie będzie wpływać dobrze na nasze ciało, czyli znaleźć ten złoty środek i odnalezienie w sobie właśnie tego świadomego dialogu z sobą, bo wtedy właśnie jest ten głos, który będzie nas prowadzić do harmonijnego rozwoju wszystkich aspektów naszego życia, czyli i odżywiania, i aspektów cielesnych, aspektów duchowych, a na to wpływa oczywiście szerszy rozwój przejawiający się w pójściu właśnie swoją drogą. Tego serca Wam serdecznie życzę, byście szli właśnie swoją drogą, żebyście byli autorytetami dla samych siebie, bo to jest właśnie ważne w tym wszystkim, właśnie w dzisiejszych czasach, by słuchać przede wszystkim siebie, swojego głosu wewnętrznego. Życzę miłego dnia. Dziękuję Wam serdecznie.